Cześć, witam w kolejnym odcineczku. Na pewno każdy z Was lubi sobie czasem przykozaczyć, posolować, no ale wiadomo, jak zdedzicie, trzeba robić blesiki i dziś właśnie takie coś będę robił, blesiki. Podejdzie na morgamocie od razu jak zdedziłem, musiałem latać za blesami, dlatego postaram się Wam nagrać, jak to zrobić w 7 minut. W 7 minut jakby kupić 5 blesów. Pierw udajemy się do Thais, do ziomeczka mnicha kapucyna. Piszemy do niego tak jak tutaj widzicie, jak ja piszę. No i już macie blesika. Zależy od levelu, ale przeważnie dużo się bulisz w hajsiku, trochę szkoda, no ale co zrobisz? Jak latasz, nie wiadomo gdzie solujesz, potem dejdziesz, no to trzeba inwestować, proste no. Tego jak solujecie, to na słabszych jakichś tych harach sobie solujcie. Żeby później blesy takie drogie nie były. I teraz ciśniemy dalej z hajsu, bo już hajs zaliczony mamy. Teraz napędzamy się i lecimy w kolejną super mega miejscóweczkę. Lecimy do Eremo. Tak? Kurde, zlagowałem się. No, właśnie o to chodzi. Do starca, mędrca, który daje nam blesiora. No. Zagadujemy do ziomeczka. No i ziomeczek nam kopsa blesika. No już jest dużo lepiej. Auryd zadowolony, tylko teraz Auryd znowu się zalagował, mówi, kurde, co ja tu mam robić, jak stąd wyjść? I wreszcie mu się przypomniało, aha, no tak, przecież tak się wychodziło od niego, no dobra, wypas. No i dobra, i teraz ciśniemy dalej. Do następnej super mega miejscóweczki, żeby wykupić sobie blesiki. A wybraliśmy się gdzie? Do Abdendriel. Po kolejnego blesika. Zły elf ma nam na sel blesa, ale trzeba mu kopsnąć hajsem. O, cyklopy, myślałem, że jakieś lepsze tam monsterki się zrespią, ale nie, słabiutko. Dlatego idziemy do ziomeczka na górkę. Może kopsnij mi za free? Fajnie by było. Nie, on za free nie kopsa. No i dobra, ogarnięte blesiorki. Teraz gdzie lecimy? Przy Kardin. Jest tam taki ziomeczek. Patrzcie, jak szybko biegam. Mam hiper mega ultra hasta włączonego, dlatego tak cisnę. No i ci... O, druidy tutaj się zrespiły. Nieźle. No i dobra, i lecimy, będzie blesiorek kolejny. Który to już blesiorek? Raz, dwa, trzeci? No chyba trzeci blesiorek. Się zlagowałem, zamyśliłem. No mi się zdaje, że trzeci, no. Dobra. To już teraz następny trzeci blesiorek. Bo był tak, Thais. Eremo. Abdendriel. Thais. Czwarty. Kardin. No. To jest czwarty. Teraz ciśniemy dalej. Do Kazordon. Tam to już możecie się motać, ale oglądajcie mój poradnik, to na pewno traficie w te miejsce, bo na Kazo to przeważnie ciężko trafić dla ziomeczków. Tu lecicie do ziomka. On was... O nie, pomyliłem się. Niżej. On was magicznym dywanem zaprowadzi po blesiki. O, podkazo, bo tak to by ciężko było tam błądzić, wiadomo, o. I jesteśmy, teraz od razu sobie można wykupić wagon, wiadomo, bo jak wagonu nie wykupić, to nic się nie da. A idę zobaczyć, co tu jest. Tutaj to nic ciekawego nie ma, dobra. To wracamy, idziemy tam po te blesiki teraz. No, wchodzimy w wagon, widzicie, tu jesteśmy, tam cisnęłem. Teraz myślimy, o kurde, nie tu. Dobra, idę tym wejściem, co tam? Widzicie? Ja tymi wagonami to nie umiem chodzić. Idę sobie normalnie tędy i nie będę się tam walił. Jeszcze zabłądzę. O, i tu sobie ciśniemy. Możecie zwolniony tryb włączyć, jak nie wiecie, jak w Kazo się blesiki kupuje. Ten to daje za friko. Blesika to mi się podoba, spoko ziomeczek. Zaraz za friko? Mi się zdaje, że za friko on daje, no. Tylko tamten ciska dużo hajsem. Chytrus, nie dość, że trzeba iść po ogniu, HP tracić, to jeszcze ci każe za blesa płacić. O, jesteśmy u ziomeczka.
Ziomeczek kopsa blesika. Super. I teraz idziemy robić następne blesiorki. No a tam pokazałem, jak tam się idzie na te mocniejsze slajmy. Na nich się fajnie expi, one dają chyba 6000 expa. No. I teraz, gdzie będziemy cisnąć? Na Darashie? Nie, na Tikwandę ogólnie będziemy, ale na statek trafiłem, ten taki nawiedzony. Na szczęście nie zdedziłem na tym statku. Udało mi się. Kurde, i z tego statku trzeba iść wiadomo gdzie. Port Hope, no. Na Port Hope kupujemy kolejnego blesika. Aurit się zamyśla, mówi, co ja tutaj robię? Nie, muszę czasem trochę popatrzeć, bo sam nie wiem, bo to już... Latasz po tych blesach, latasz i już aż mi się myli. Zaraz, gdzie te blesiorki były? Trzeba na mapce poszukać. O, jakieś fajne miejscóweczki tam są. No, fajne miejscówki. Gdzie te blesiki mi się zgubiły? O! No i ciśniemy po następny blesik. No i jak macie wykupione te blesiki, to możecie dalej kozaczyć, jak wam hajsu nie szkoda, na kozaczenie. Ja na razie nie kozaczę, chyba że jakiś mega boss się fajny zrespi, to pójdę go soluję, ale teraz wezmę, wiadomo, Maitringa, Stone Skin Amulet i taka solóweczka będzie, że już na kombo na pewno nie zejdę. O, jeszcze na Utamie będę go nawalał. Ta. No i dobra, widzicie, tu blesika sobie zaraz kupię, no i ogólnie to dziękuję za obejrzenie odcinka, mam nadzieję, że się podobał. Dziś taki odcinek edukacyjny, ale będziecie przynajmniej wiedzieli, jak padniecie, gdzie się udać, no. Mam nadzieję, że odcinek wam się przyda, albo przynajmniej tam trochę się pośmiejecie. No dobra, to życzę wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć, o. No i tu ziomeczek Misela blesika. I teraz wypas nara.